Witam bardzo serdecznie w nowej wersji Noob Tugodli, której jeszcze na kanale u mnie nie było. Analogiczne serie możecie zobaczyć na przykład u typka, który był w jednym z poprzednich odcinków gościem. Analogiczną serię, tylko że moje NTG będzie zawierało trochę inne zasady. Mianowicie przede wszystkim chcę powiedzieć, że moje Noob Tugodli nie będzie tak. Nie będzie branie kasy z żadnego z pozostałych kont. To, co zarobię, mam wydawać tutaj i generalnie muszę, że tak powiem, żyłkę oszczędzatora włączyć przez cały ten challenge. Dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony mapie Desert Temple. Jest to mapa z 5 poziomami trudności. Pierwsza dostępna w grze i są to Easy na pierwszy level, Medium na 6, Hard na 12, Insane na 20 i Nightmare na 27. I generalnie to jest tak, że następna mapa jest dopiero od poziomu 33, więc... Ale to już odpowiem więcej w następnym odcinku. I generalnie sprawa z tą mapą wygląda tak, że... na samym początku załapałem się na event 2 razy exp, dlatego ilość ranów, że tak powiem, na początku jest bardzo niewymierna. Natomiast na 12 levelu miałem dłuższy postój. I wtedy już... I od tamtej pory expiłem już, że tak powiem, bez eventowego expa. Ale mnie najbardziej zastanawia inna rzecz. Mianowicie najbardziej mnie zastanawia to, jak bardzo będzie wzrastała liczba runów potrzebnych do zagrania, ponieważ wyszło mi, że zagrałem jeden run easy i dwa mediumy, ale to pomijmy to. Hardów już musiałem zagrać 5, insane'ów 7, a nightmare'ów 6. Insane daje strasznie mało expa w porównaniu do nightmare'a. Natomiast muszę powiedzieć jedno. Jak zaczynałem nightmare'a, czyli na poziomie 27, to w sumie na poziom 27 też miałem taką dłuższą przerwę, co pozwoliło mi sporo kasy zarobić. Zresztą możecie to nawet zobaczyć po ilości golda, którą mam, ponieważ większość tak naprawdę tego trashu została sprzedana. Legendę, którą, że tak powiem, używałem na samym początku, to była ona częściowo ulepszona pod spell, częściowo pod physical, to niestety trochę nie wyszło, ale... I trochę nie wyszło expienie na tej legendzie, ale myślę, że... Ale później dropnąłem inną i już sobie ją full pod physicala ulepszyłem, także poszło gładko. Generalnie cały film będzie przyspieszony, bo kto by oglądał godzinną sklejkę, będzie przyspieszony kilka razy. Terenowanie będzie przyspieszone kilkakrotnie. A tam, gdzie nie będzie pojawiała się żadna moja kwestia, będzie puszczona muzyka. Także do następnego. Rush again, here we go. Every weekend make a bomb. Our base inside your soul and your mind get blown. Village boys и диджей Блятман разрывают ваши хаты. Да нам просто поебать. Скажем вместе, сука, блять. Сука, блять! Блять!
блять. Idziemy po zioło, enikacę mobilem. O, już na miejscu będziemy za chwilę. Ale dealer ucieka, gonimy za debilem. Ten ziomek po prostu wie, co jest grane. Jak go dorwiemy, będzie miał przejebany. Jednym słowem, zabierzemy mu to fanę. Ne, pędzi jak chłopczyc, prawie 140. Wąskimi uliczkami, ludziom w głowach się nie mieści. Za czym oni tak pędzą, za czym oni tak gnają. Ktoś wydziera japy, że jedziemy za to faną. I już wszyscy zrozumieli, że to enikacy. A, to ci, co za staw nigdy nie płacą. A dealer już zwąpił lub zabrakło mu wach. Ziomale się śmieją, że narobił w nachy. Wracamy na dzielnie z całkiem niezłym łupem. Lecz jesteśmy gonieni jakimś policyjnym trupem. I znowu gaz do dechy, 140 na liczniku. Tego dnia mieliśmy jeszcze przygód bez liku. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło, jedziemy. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło. Bo ja tam nie lubię, kiedy zioło się spóźnia. Każda godzina bez zioła jest próżna. Lecz jeśli trzeba już po niej pojechać, nikt się nie leni, bo nie ma na co czekać. Bo kiedy wszyscy razem jedziemy po zioło, jest całkiem pozytywnie i jest całkiem wesoło. Wokół widzę, że ludzie też się cieszą. Kogoś zastrzelą, kogoś powieszą. Jedziemy po zioło, jest zajebiście. Palą do przodu, każdy do przodu ciśnie. Wszystko jak zawsze jest dobrze ustawione. Zioło czeka człowiek już przed domem. Wszyscy wiemy, że chwilę trzeba postać. Każdy daje flotę, by się z nią rozstać. Śniemy szczęśliwy już z ziołem w kieszeni. Zaraz będzie miarać, nic tego nie zmieni. Siadam na lokacji, na miejscówce ulicznej. Czuć zioło w powietrzu, jest całkiem sympatycznie. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło. Jedziemy po zioło, jedziemy. Ziomki, ziomki, po zioło zapierdalamy. Dealer pierwsza klasa, nigdy nie daje plamy. Teren dobrze znamy, frajerów wylukamy. Wpierdol zapewniamy, twarde zasady mamy. Lecz fura już gotowa, wsiadam do porywicza. Jadę kurwa z ziomkami, obok fajna picza. Jaramy skręty z helem, wozie alu fele. Pojadę do... Przyniesie to ziele. Zapas się już skończy, a kurwa jarać muszę. Jak nie zapalę, to kurwy się uduszę. Oddałem się uduszę, czaszka, spoko koleżka. PGR, Nika, Celo, PSK. Ze mną cała reszta, berek już ściąga maszka. Mówi do mnie, posyp helu czaszka. Jaka to piękna chwila, jak zawsze jest wesoło. Razem z ziołkami, zapierdam po zioło. Wracamy z tą faną, wracamy z tą faną. Wracamy z tą faną, upalimy się. Wracamy z tą faną, wracamy z tą faną, wracamy z tą faną, z niej wyjadmy się. I mamo, jedziemy po zioło. Zjadam cię jedną zwrotką, bo wypadasz częściej niż kar 20 grot. To grozi to wywrotką, to jest dobra wbita. Przy pomocy karambita, grzebie w twoich kikach. Ta muzyka, którą robię, jest jak groźny świst. Zapomniałeś, daję power, tu jak Hyper Beast. Mam już dość tych pizd, nie bądź taka Bex. Jak chcesz zarabiać, to zarobisz tutaj w website.